Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. W środę Rada Miejska zdecyduje, czy ponoszone przez pasażerów koszty korzystania z miejskiej komunikacji zostaną zoptymalizowane. Propozycję wstępnie anonsował kilka tygodni temu wiceprezydent Suwałk Grzegorz Krysa. Zapowiedział wówczas, że w planie jest stworzenie nowego rodzaju biletu uprawniającego do korzystania z miejskiej komunikacji w sposób do tej pory niedostępny w Suwałkach. Tego w Suwałku jeszcze nie było, więc bilet na początek myślimy o bilecie godzinnym i bilecie całodobowym. Jego zapowiedź ma szansę się ziścić. Pod obrady miejskich rajców trafił właśnie projekt uchwały, która ma umożliwić realizację pomysłu. Bilet 60-minutowy w wersji pełnopłatnej ma kosztować 5 zł. Dla pasażerów uprawnionych do zniżek cena ma być o połowę niższa. Ta sama zasada dotyczy według projektu również przyszłych biletów całodobowych. Tyle, że sam bilet ma kosztować 10 zł. Ale w obu wersjach, godzinnej i całodobowej, pozwoli na przesiadanie się z linii do linii w dowolny sposób i bez potrzeby wydatkowania kolejnych złotówek na przejazd. W przypadku biletu jednogodzinnego ma to mniejsze znaczenie, ale przy całodobowym ważne jest, że liczba przejazdów nie będzie limitowana. Skutek dla miejskiego budżetu jest trudny do oszacowania, ale jak w uzasadnieniu propozycji podaje wnioskodawca, prezydent miasta, wprowadzenie niniejszej zmiany może spowodować zwiększenie ilości podróży autobusami komunikacji miejskiej realizowanych dotychczas samochodem osobowym, co może wpłynąć na wzrost przychodów z biletów komunikacji miejskiej. Obecnie za każdy przejazd trzeba płacić 3 zł 60 w wersji pełnopłatnej i 1 zł 80 w opcji ulgowej. Jak łatwo policzyć, przy 3 przejazdach mamy szansę zaoszczędzić pierwsze środki pochodzące z domowego budżetu. Jeśli Rada zatwierdzi zmianę, z całodobowych biletów skorzystamy już 1 stycznia 2024 roku.